Jest kilka zdjęć, które lubię bardzo, bo z nimi się wiążą jakieś historie. Właśnie wertuję książkę swoją. O, to jedno z nich. Staliśmy wtedy na gałęzi, proszę pana. Było nas trzech, a gałąź miała obliczoną wytrzymałość na jednego małego Indianina. Trzeszczała nam pod stopami, a pod spodem płynęła sobie puma. W oczekiwaniu, że spadną jej trzy dania do wody. To zdjęcie lubię. Lubię patrzeć w to zdjęcie, proszę pana, gdzie są dwa światy. Jest nasz świat z drewnianych desek. Celowo mówię drewnianych, gdyż już teraz są też plastikowe, które udają drewno. Wyglądają jak deski, obrabia się je młotkiem, gwoździem i piłą, tak samo jak zwykłe drewno. No więc jeden świat, nasza cywilizacja z drewnianych desek i strzechy, a za nim w okienku świat dzikich. Lubię patrzeć w to zdjęcie, mam je na biureczku. Ostatnia podróż, pewnie mnie spakują do trumny i zapuszczą pod ziemię. A ja w tym czasie będę lekko przestraszony, ale mam nadzieję, że prosto do raju bez czyśćca. Gdyż już zaczynam o to dbać, żeby być stale wyspowiadanym, nawet jakby mi spadł dach na głowę, to żebym od razu szedł w butach do nieba, wie pan, stale wyspowiadany, bez grzechu ciężkiego. Jak zrobię coś nie tak, to lecę od razu sprowadzać się do spowiedzi nawet w środku nocy. Proszę pana, staram się, żeby były ciekawe właśnie dlatego, że są ze mną. No muszę się jakoś odróżnić od innych biur podróży, tak? Dajemy Cejrowskiego w pakiecie. Dobrze opowiada, ma zmysł dydaktyczny. Ja się staram, żeby to był wykład taki jak na uczelni. Studentom moim zawsze mówię, proszę nic nie czytać do tego wykładu. Moim zadaniem jest tak wykładać, żeby i nic nie notować na wykładzie, żeby państwo od samego słuchania zaliczyli na słabą trójkę. Może mi się nie udać. No to nie jest gwarancja, że pan się u mnie potem obroni na egzaminie. Ale ja sobie taki cel stawiam, że tak tłumaczyć, żeby się zapamiętało, osadziło na sicie, proszę pana, dziurawym pańskiego mózgu, pomimo wszystko, w taki sposób, żebym mógł panu postawić słabą trójkę. Jak nie spełnię zadania, to przepraszam pana i wpisuję do indeksu WON. Okay. I musi pan wrócić na poprawkę. Na tych wyjazdach robię podobnie. Ludzie mają po pobycie w Meksyku, po takiej objazdówce, umieć obudzeni w środku nocy opowiedzieć proste definicje na temat piramid, skąd się Majowie wzięli, jak mieszkali, co jedli. O Meksyku opowiedzieć też. A co zobaczą panie? Proszę pana, jest program, no pan przeczyta sobie. Program jest co roku inny, jest autorski. Ja tam jeżdżę zwykle w listopadzie, bo wtedy w Polsce jest parszywa pogoda. Marzec jest lepszy, trochę się marzy, wie pan, ale jest ta nadzieja wiosny, dni się wydłużają, a w listopadzie to tak, już się skończyło dobre, a do Bożego Narodzenia jeszcze kawał drogi, więc listopad jest depresyjny, wszystko się pogarsza, dzień się skraca, człowiek więdnie, coraz zimniej i jak się wtedy do Meksyku pojedzie, to klient jest zadowolony, już tylko z tego powodu, że wyjechał z Polski jest zadowolony, a potem jeszcze dostaje superaty. Co roku program jest inny, proszę pana, żebym ja nie był nudny. To ja muszę co roku pojechać z taką moją grupą do piramidy, której jeszcze nie widziałem, albo której nie widziałem od 25 lat. Meksyk jest jedynym wybranym przez Boga krajem, no może poza Izraelem, gdzie są te aspekty religijne i tam każdy kamień mówi, nie? A to historia Mojżesza, a to Jezusa Chrystusa, a nawet Mahometa przecież, prawda? Więc może poza Izraelem, gdzie jest teologii pełno, Meksyk jest jedynym krajem, gdzie co 30 km inna kuchnia, inna muzyka, inny kolor ścian, inni ludzie z twarzy, inni ludzie ze stroju. Meksyk jest tak nabity, że można wskazywać tysiące miejsc, albo można ze spadochronu skoczyć i gdziekolwiek pan wyląduje, będzie fantastycznie i nie będzie się pan nudził. I do Meksyku można wracać, ja od 85 roku, proszę pana, bez przerwy tam jeżdżę i naprawdę nie nudzę się, nigdy. Mimo, że wie pan, no już znam naprawdę, no już mnie niczym niby nie zaskakuje, a przyjemnie. Proszę pana, jeżeli ja się muszę przedstawiać, to znaczy, że się dzisiaj nie umyłem, a wcześniej upadłem w błoto pośniegowe, którego nie sprzątnął Donald Tusk i jego spółka. Jeżeli pan jeszcze nie wie, kto do pana mówił teraz, znaczy, że mam coś na twarzy, proszę pana. Wiem, ale może ci, którzy będą oglądać. Za 200 lat, jak ktoś będzie oglądał, to rzeczywiście muszę się podpisać.